Ja mówię, nie, nie, stary, ja nie piję. On mówi, jedno piwo tylko, nic ci nie zaszkodzi. Ja poszedłem. Skończyło się tak, że po prostu czołgałem się do tego hotelu po korytarzu. Ja rzeczywiście zupełnie straciłam wiarę. Zupełnie straciłam wiarę i nie byłam w kościele 10 lat. Wraz z muzyką, z rock'n'rollem szła jakaś idea, szła jakiś komunikat, tak? Komunikat zerwania, buntu, wolnej miłości, seks, drug and rock'n'roll. Zawołałem po prostu, Jezusie Chrystusie, jeżeli istniejesz, to mi pomóż, bo już sobie nie radzę. W każdej trudnej sytuacji możesz rzucić się w ramiona dobrego Ojca i w tych ramionach nie będziesz nigdy ani sam, ani opuszczony. Całe moje życie teraz można sprowadzić rzeczywiście do tego jednego głównego zdania z dzienniczka. Jezu, ufam Tobie. Tym, którzy chcą iść w to Boże miłosierdzie i chcą skorzystać z tej wielkiej łaski, muszą spełnić jeden warunek. Muszą zmienić swoje życie, muszą się nawrócić.